2 czerwca wspominamy świętych męczenników Marcelina i Piotra. Jedno z dawnych martyrologiów stwierdza, że Marceli był kapłanem, a Piotr miał święcenia mniejsze, egzorcysty. Ponieśli śmierć w Rzymie podczas prześladowań za czasów cesarza Dioklecjana. Według świętego Damazego, papieża, który w napisanym epitafium stwierdza, że dzięki nim został chrześcijaninem, kazano im wykopać grób, potem ścięto i wrzucono ich do niego. Jako datę ich śmierci martyrologium podaje 2 czerwca w 3 lub 4 wieku. Ich ciała odnalazła święta Lucyna i pochowała ze czcią. Obaj męczennicy zażywali tak wielkiej czci, że cesarz Konstantyn I Wielki wystawił na ich grobie przy Via Labisana bazylikę. W tejże bazylice urządził również dla swojej matki świętej Heleny okazałe mauzoleum. Papież Wigiliusz imiona obu rzymskich męczenników umieścił w kanonie rzymskim, obecnie pierwszej modlitwie eucharystycznej. Synod rzymski z roku 595 wspomina, że obaj męczennicy posiadali w Rzymie jeszcze jeden kościół pod swoim wezwaniem. Istnieją w Rzymie również katakumby świętych Marcelina i Piotra. W jednej z krypt tych katakumb znajduje się nawet fresk przedstawiający obu męczenników wraz ze świętym Gorgoniuszem i ze świętym Tyburcjuszem obok Chrystusa stojącego pośrodku w postaci baranka. W ikonografii święty Marceli przedstawiany jest w ornacie, a święty Piotr w tunice. Ich atrybutami są kielich z hostią, księga, krzyż, miecz, palma i zwój. Módlmy się. Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy Dzień Męczeństwa świętych Marcelina i Piotra. Przyjmij nasze prośby i spraw, abyśmy naśladowali ich stałość w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.